Po dzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska, a to jest 11, uwaga, 11 odcinek podcastu Po dzwonku. Rozmowy z ciałem pedagogicznym. Wracamy po dłuższej przerwie. Rok szkolny dobrze zacząć od współpracy. Czym jest jednak współpraca? Kto tworzy kulturę współpracy w szkole? I czy współpraca może przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? O tym wszystkim porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam. Naszą rozmówczynią jest Edyta Wąsik, nauczycielka historii w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie. Pracuje jako trenerka i asystentka szkół oraz mentorka kursów internetowych w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Edyto, witam Cię bardzo serdecznie w naszym 11 odcinku, czyli otwieramy wspólnie 3 sezon podcastu. Mam do Ciebie takie pytanie. Kiedy myślisz o szkole z perspektywy nauczycielskiej, o swojej pracy, to czy pierwsze skojarzenie, które przychodzi do Ciebie, to słowo współpraca? Jak szłam do pracy w szkole, to wydawało mi się to zupełnie oczywiste, że tam będę współpracować. Że będę współpracować, no bo przecież praca w szkole to praca w zespole. Praca w zespole nauczycieli, praca z dziećmi. I chyba rzeczywiście byłam bardzo nastawiona na to, że to będzie taka bardzo szeroko zakrojona współpraca między nami. No i muszę przyznać, że zderzyłam się trochę z rzeczywistością, bo moje pierwsze lata pracy w szkole to taka praca w samotności. Niby razem, a jednak no nie do końca. Musiałam popracować w szkole kilka lat, żeby się zorientować, na czym to polega. I myślę, że dzisiaj też bardzo mocno zdaję sobie sprawę, że tych poziomów współpracy w naszych szkołach jest dość dużo. I taki pierwszy poziom współpracy, który pewnie wszystkim nam, nauczycielom, przychodzi od razu do głowy, to jest współpraca organizacyjna. Wtedy, kiedy podejmujemy się różnorodnych działań, czasami robimy to sami, bo chcemy coś przeprowadzić, chcemy coś zorganizować, ale ta współpraca taka organizacyjna jest bardzo mocno taką częścią pracy szkoły, bo ilość zespołów, które istnieją w szkole, naprawdę czasami przyprawia o zawrót głowy. Mamy zespoły przedmiotowe, zespoły zadaniowe, zespoły wychowawców uczących w każdej klasie, zespoły pracujące z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i tych zespołów naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ta współpraca wydaje się z jednej strony naturalna, ale z drugiej strony z moich doświadczeń, ale nie tylko z moich, wiem, że przynosi nauczycielom sporo trudności. Pierwszą to jest na pewno ilość czasu i ilość energii, która po prostu jest wymagana taką ilością tych zespołów. A druga to jest to, że to jest jednak dosyć taki sztuczny twór. Co to znaczy sztuczny twór? Sztuczny twór to oznacza, że rzeczywiście my szukamy sobie dróg, jak można by to obejść. Czyli jeśli mamy zespół nauczycieli uczących w jednej klasie, no to robimy przy okazji zespoły uczących we wszystkich klasach. No bo jeśli ktoś uczy 10 klas, to raczej trudno od niego wymagać, aby zjawiał się na każde spotkanie zespołu i tam w 100% uczestniczył. Więc z jednej strony wydaje się, że to jest rzeczywiście wartość, ale z drugiej strony myślę sobie, że warto pomyśleć też o tym, czy ilość tych zespołów naprawdę przekłada się na wartość pracy w takim zespole. Wyobrażam sobie, że gdybym była członkinią naprawdę 5 czy 6 takich zespołów i poświęcała na to swój czas po pracy, jak obciążające by to dla mnie było. Tak, dokładnie tak jest. I też myślę, że to jest jednym z elementów, dlaczego nauczyciele trochę od tego uciekają. Jakby czują też wewnętrznie, że jak już mówimy spotkanie zespołu, no to właśnie połączmy je, zróbmy szybciej, zróbmy więcej na raz. I to naprawdę nie zawsze przekłada się na jakość oczywiście pracy tych zespołów, chociaż niewątpliwie one są potrzebne, a czasami są wręcz konieczne, bo przy uczniach mających specyficzne potrzeby to ta współpraca nauczycieli jest, no nie wyobrażam sobie, aby jej nie było, bo rzeczywiście to jest konieczna rzecz. Czy w każdej szkole są takie zespoły, czy to jest inicjatywa oddolna, czy bardziej to jest jednak narzucone przez dyrektora? Jeśli chodzi o zespoły dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach, to jest odgórny w ogóle wymóg, bo takie zespoły muszą tworzyć określone dokumenty, zapoznawać z rodzicami, muszą mieć podpisy i tak dalej. Jest to bardzo mocno sformalizowane, ale też w wielu szkołach są takie zespoły, które właściwie nie muszą być, ale są. Zespoły nauczycieli uczących w jednym oddziale, jeżeli w szkole jest 3 oddziały w jednym poziomie, trudno sobie to wyobrazić. Być może łatwiej byłoby zorganizować zespół uczących w jednym poziomie,
No zespołów jest rzeczywiście w szkole bardzo, bardzo dużo. To w takim razie zapytam cię jeszcze tak przewrotnie. Czy naprawdę nauczyciele tak realnie i prawdziwie w tych zespołach współpracują? Bo powiedziałaś, że te zespoły są często mocno sformalizowane, czyli mnóstwo papierów trzeba tam przy okazji uzupełnić. Dokładnie tak jest. Na pewno są też takie zespoły, które działają bardzo dobrze i są też nauczyciele, którzy dobrze czują się w takich mocno sformalizowanych zespołach. Ja tylko obawiam się tego, czy rzeczywiście ta współpraca nie za bardzo przechodzi w produkowanie różnego rodzaju dokumentów, a mniej w realną i autentyczną współpracę mającą na celu, nie wiem, rozwiązywanie jakichś konfliktów albo podejmowanie inicjatyw, które odpowiadają uczniom, bo cały czas w tej współpracy i nauczycieli to właściwie powinno chodzić o uczniów i o ich rozwój i o ich uczenie się i stwarzanie im dobrych warunków do tego, aby mogli funkcjonować w szkołach. Więc myślę, że to różnie jest w szkołach. Powiedziałaś o tych zespołach zadaniowych w związku z różnymi potrzebami, które ma szkoła. A czy nauczyciele są w stanie tworzyć, może nie tworzyć, właśnie współpracować bardziej z poziomu oddolnej inicjatywy? Ja myślę, że tak. Ja widzę to w wielu bardzo szkołach, że chyba bardziej właśnie sprawdzają się takie zespoły zadaniowe. I znam wielu nauczycieli i wiele takich szkół, gdzie tworzą się takie zespoły zadaniowe oddolnie, że sami nauczyciele chcą zrobić coś dobrego, chcą, nie wiem, zadziałać, organizują różnego rodzaju akcje pomocowe, organizują takie akcje szkolne. Są też takie zespoły, które jakby realizują poprzez swoje działania różne takie akcje związane z programem wychowawczym szkoły. Promują talenty, organizują Dzień Talentów, ale są też zespoły związane z promocją szkoły, czyli nie wiem, jakieś dni otwarte. I bardzo często te inicjatywy są inicjatywami oddolnymi. Nie zawsze jest to tak, że tylko jest to inicjatywa dyrektora, że dyrektor nakaże pracować. Te zadaniowe zespoły są bardziej takie nauczycielskie. Są takie przez nauczycieli wymyślone, tworzone i to, co oni tam robią, jest takie wewnętrznie ich. No i też jest tak, że do zespołu zadaniowego często ludzie sami się zgłaszają. No, a w zespołach takich powoływanych przez dyrektora to jednak trafiają z rozdzielnika dyrektorskiego. Właśnie usłyszałam tutaj, że wybrani przez dyrektora, zespół stworzony, bo tak trzeba, bo jest taki obowiązek. W takim razie to może jednak przyjrzyjmy się bliżej motywacji bycia w takim zespole. Jak się czuje nauczyciel, nauczycielka i czy ma ochotę na współpracę, kiedy zostaje przydzielony do zespołu? Bo ten zespół musi powstać. No trudno jest mi powiedzieć, jak się czują wszyscy, ale na pewno bardzo różnie się czują. Są też tacy, i ja przyznam, że ja do nich należę, że moje poczucie obowiązku, że trzeba zrobić coś i zostałam do czegoś wybrana, już mi wystarczy, żeby się zaangażować i żeby w takim zespole pracować. Ale są też tacy nauczyciele, dla których akurat to, że dyrektor ich przydzielił do jakiegoś zespołu, w ogóle dla nich nie stanowi żadnej motywacji do pracy w tym zespole. I myślę, że to też jest trochę normalne. Nie mamy się czemu dziwić, bo szkoła jest takim samym organizmem i zakładem pracy, jak też wiele innych firm, w których szef przydziela pracowników do jakichś zadań. Nie wszystkie zadania im odpowiadają, nie wszystkie zadania jakby chcą wykonywać i na pewno takie zespoły, takie formalne i oficjalne muszą być, chociaż ja muszę przyznać, że bardziej cenię sobie taką realną współpracę nauczycieli, która w ogóle nie jest związana z tym, że dyrektor coś organizuje i bywa często, że dyrektor nawet sam nie bardzo może sobie uświadamia, że takie zespoły w szkole działają, takie nieformalne super. Możesz podać przykład takiego zespołu, o którym dyrektor może nie wiedzieć, że on działa? Tak, myślę, że są takie szkoły, w których praca tych zespołów, ja to nazywam taką współpracą, taką edukacyjną współpracą. I to są takie zespoły, które tworzą się na takiej zasadzie, że słuchajcie, mam na przykład jakiś temat i w ogóle nie wiem, jak go ugryźć, albo nie mogę wymyślić jakiegoś ciekawego zadania. I to są zespoły, które działają, że tak powiem, na hasło i głównym ich tworem to jest pewnie pokój nauczycielski, głównym miejscem, gdzie one się dzieją. I ja mam szczęście być w takiej szkole, w której takie zespoły właśnie nieformalne istnieją, że jeśli ktoś coś mówi, słuchajcie, coś mi jest potrzebne, albo nie wiem, jak coś zrobić, nie wiem, jak coś zorganizować, albo nie wiem, jak przeprowadzić lekcje, nie wiem, jak nauczyć uczniów czegoś, to natychmiast pojawiają się pomysły, ale nie na takiej zasadzie, że ja ci powiem, zrób to tak, tylko pojawiają się pomysły na zasadzie takiej burzy mózgów.
to jest taki wspólny warsztat. Bez oceniania i bez wciskania jakby swojej jedynej wersji, ale to jest chyba taka esencja tej współpracy, takiej realnej współpracy w szkole. Myślę, że tutaj jednak jesteśmy przy radach pedagogicznych, gdzie ludzie są ze sobą blisko i chcą ze sobą współistnieć, współpracować, wspierać się wzajemnie. A co w sytuacji, kiedy rada pedagogiczna nie za bardzo się lubi? No to myślę, że jest to też wyzwanie dla mnie jako nauczycielki. Na pewno jeśli rada pedagogiczna nie do końca się lubi albo jeśli jest konflikt w radzie, to wydaje się, że taka współpraca wśród wielu osób nie jest możliwa. I też myślę, że nie warto sobie jakoś tego wyrzucać, że nie uda się współpracować, bo jeśli się nie uda, to na pewno prawdziwa, realna współpraca zadzieje się wtedy, kiedy wszyscy chcemy współpracować. Duża rola jest dyrektora, zdecydowanie taka rola dyrektora w tym, żeby widział, żeby słyszał i żeby starał się reagować. Ale myślę, że największa rola to jest takiego mojego własnego przekonania, czy ja tej współpracy w gronie pedagogicznym w ogóle chcę i mojego myślenia o tym, co mi daje współpraca. Że jednak my jesteśmy w szkole mocno skazani na samotność. Wbrew pozorom, wbrew temu, co dużo mówi się, że w szkole ta współpraca jest, bo przecież uczymy tej współpracy uczniów, a jednak jesteśmy samotni, bo kiedy ja wchodzę do klasy i zamykam za sobą drzwi, to ja tak naprawdę jestem sama. I sama muszę poradzić sobie zarówno z wątpliwościami dotyczącymi lekcji, zadań, które prowadzę, oceniania, ale też z różnymi wyzwaniami dotyczącymi zachowań uczniów, moich emocji. I myślę, że każdy nauczyciel wrzucony w taki realny świat uczy się tego sam, że musi sobie radzić sam. Powiedziałaś o tej samotności i o tym, że to jest trochę takie pole bitwy. Nauczyciel, który jest pod tablicą, bardzo powiem to tak, powiedziałabym, etykietkowo, ale wyobraźmy sobie, mamy salę nauczyciela pod tablicą, klasę, z którą może być niełatwo. Kończy się lekcja, nauczyciel wychodzi, wchodzi do pokoju nauczycielskiego. No i pytanie, czy tam otrzyma wsparcie, czy może raczej usłyszy, u mnie 5B to jest zawsze grzeczna. Myślę, że tak, to co powiedziałaś jest bardzo ważne, bo wielu z nas doświadcza takiej właśnie, no takiego bycia w szkole i myślę sobie, że to jest bardzo obciążające i bardzo, bardzo trudne. Czynników jest bardzo wiele, jak można temu zaradzić? Ja chyba jak o tym myślę, to myślę sobie, że warto zacząć od siebie. Warto zapytać siebie, czego ja tak naprawdę potrzebuję i zacząć po prostu rozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna. Można rozmawiać w radzie pedagogicznej, ale jeśli w radzie pedagogicznej się nie da, tak jak powiedziałaś, bo są takie rady pedagogiczne, to można rozmawiać w mniejszym gronie. Czy możemy to zmienić? Czy możemy rozmawiać? Czy możemy być też gotowi na to, że ktoś ma inne zdanie od nas? My mówimy często, że umiejętność współpracy, uczymy jej dzieci, ale czy sami umiemy tak bardzo dobrze radzić sobie z tym? Uczymy dzieci, aby przyjmowały informację zwrotną, żeby otwierały się na argumenty innych, żeby akceptowały sposób bycia i sposób reagowania innych, na przykład na trudne sytuacje. To warto też popatrzeć, jak ja reaguję na trudne sytuacje. Czy ja sama umiem przyjąć informację zwrotną? Czy ja sama potrafię zarządzać konfliktem, jeśli chodzi o moją nawet osobę? Na ile ja jestem taką osobą, która zachęca innych do uczestnictwa? Jak jest z moją empatią chociażby? Czy jestem pomocna innym w tym, żeby inni też odnosili sukces? Szkoła jest też takim miejscem, gdzie ta ocena jest tak mocno wpisana w nasze funkcjonowanie. Cieszę się niezmiernie, że dzisiaj dużo mówi się na temat właśnie oceniania w szkole, że zamieniamy to ocenianie na docenianie, bo nauczyciele też są taką samą częścią życia szkoły, jak i uczniowie. I jeśli my sami nie jesteśmy gotowi na współpracę, nie umiemy jej podjąć, nie wiemy, co się na nią składa, to też trudno nam będzie nauczyć tego dzieci. Właśnie powiedziałaś, że uczymy dzieci współpracy. Rozumiem, że to są projekty, praca w parach, małe grupy, większe grupy. Czy to, jak pracują ze sobą nauczyciele, czyli czy współpracują, może mieć
prawdziwe przełożenie na pracę dzieci. Czy to w ogóle jest widoczne dla uczniów w szkole, czy raczej może przezroczyste, bo jednak odbywa się za zamkniętymi drzwiami często pokoju nauczycielskiego? Nie, ja myślę, że jest widoczne. Jestem przekonana, że uczniowie widzą dużo więcej niż nam się wydaje. Widzą, słuchają, słyszą i małe dzieci, i te starsze też. Ja pracuję w szkole podstawowej, ale pracuję głównie w starszych klasach. I dobrze wiem, jak moi uczniowie dostrzegają, z kim na przykład ja mam dobry kontakt, jak współpracuję z wychowawcami w jednym poziomie, kiedy jedziemy na wycieczkę, jak się do siebie odnosimy w ogóle, jak to wszystko organizujemy. I absolutnie uczniowie to widzą, absolutnie to widzą i wiedzą. Znam też takie nauczycielki, takich nauczycieli, którzy przychodzą do pracy i nawet swoje kurtki i ubrania zostawiają w swojej sali. Nie we wspólnym miejscu, nie w pokoju nauczycielskim, tylko w swojej sali. Że oni z tej swojej sali nie wychodzą. Tam sobie robią herbatę na przerwie, nawet jeśli mają wolną chwilę. I na pewno uczniowie to widzą i też słyszą to, że nasza pani generalnie na przykład jest sama albo ma jakieś mniejsze grono współpracowników. Dzieci słyszą nawet, jak się do siebie zwracamy i o czym rozmawiamy na korytarzu. Więc to na pewno jest tak, że uczniowie to widzą. No i też uczymy uczniów przez modelowanie, przez własny język. Jeżeli ja organizuję w mojej klasie wyjazd klasowy, nie wiem, na paintball i dzieci mówią, to może pojedźmy z jakąś inną klasą, a ja mówię, nie, bo sami lepiej, no to ja już podświadomie wysyłam im sygnał, że samemu lepiej. Po co się bawić w inną klasę, bo wiadomo, że to jest więcej pracy, organizacja wyjazdu dla większej grupy. I wyobrażam sobie, że jak rozdzielasz zadanie na historii i tworzysz zespoły, to ktoś może powiedzieć, wolę sam. No zdarza się tak. I ja wiem, że się zdarza, bo też mamy różne dzieci. Dzieci autystyczne nie potrafią współpracować i dla nich jest to bardzo trudne. Ale oczywiście zawsze w mojej klasie to właściwie nie ma lekcji, żeby dzieci nie pracowały w zespołach. Zawsze współpracują. I też muszę powiedzieć, że szkoła, w której pracuję, to jest szkoła, gdzie naprawdę uczniowie współpracują w grupach i to się dzieje od pierwszej klasy, od maluszków, więc ja może nawet tego tak nie widzę, że dzieci, które dostaję, to one w ogóle nie widzą problemów tej współpracy. Ale znam szkoły, rzeczywiście masz rację, że znam szkoły, gdzie jak namawiam nauczycieli, żeby dzieci pracowały w grupach, to jest to dla nich bardzo, bardzo trudne i w ogóle takie nie do zrozumienia, jak to zrobić. Jak ja mogę pozwolić uczniom, żeby oni sami dochodzili do jakiegoś rozwiązania, a jak dojdą do złego rozwiązania, to co się wtedy stanie? Współpraca to jest po prostu działanie dla wspólnego dobra i nie zawsze ona będzie pokrywała się z tym, że osiągniemy jakiś cel. Jeżeli ja daję uczniom zadanie, żeby oni współpracowali ze sobą, to dla mnie celem jest nauczanie ich tej współpracy, a nie sam wynik. To, żeby oni dzielili się właśnie ze sobą swoimi argumentami, to, żeby dzielili się swoim zdaniem, żeby umieli się wysłuchać, to jest dokładnie tak samo, jak my robimy w gronie pedagogicznym. Nie robić wszystko według pomysłu jednej osoby, tylko aby umieć się wysłuchać, aby umieć znaleźć dobre rozwiązanie, aby umieć przyjąć tą informację zwrotną, albo wybrać dobre rozwiązanie dla siebie z tych, którymi proponują inni. Bo tak jak mówiłaś, że ktoś wchodzi do pokoju i mówi, że ja sobie nie radzę w piątej, a inni mówią, a ja sobie radzę wspaniale. To jest oczywiście przykre, ale być może można to też przekuć. To powiedz mi, co robisz, że radzisz sobie dobrze, to może ja też to zrobię. Mówiłaś o tym osamotnieniu nauczycielskim. Ja teraz tutaj widzę takie dwa wątki. Jeden dotyczący tego, jak kształceni są przyszli nauczyciele. Czy ta współpraca jest jakimś elementem programu kształcenia nauczycieli? A drugie, czy to jest jednak troszeczkę taki naturalny kod DNA nauczycielski? Jestem ja, moja pasja do nauczenia przedmiotu, moja tablica, moja klasa. Ja jestem tam sama, ja tam muszę być sama. Czy to jest już w ogóle jakiś mit i on nie istnieje? Jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, to myślę sobie, że no po pierwsze to ja się kształciłam już dość dawno. Więc ja niestety też i nie pamiętam, jak to było, ale nie było tam wiele o współpracy. Nie, tam za moich czasów, że tak powiem, to w ogóle nie było współpracy. Myślę sobie, że uczymy się kwestii takich dydaktycznych dużo i też nie wszystkich potrzebnych takich. Natomiast współpracy tam w ogóle nie ma. I w ogóle się nie mówi o tym.
co jest potrzebne i co warto robić, jeśli chodzi o współpracę. Ja obserwuję corocznie nauczycieli, którzy przychodzą jako nowi do mnie, do szkoły, do pracy i mam taki przegląd różnych stylów bycia i różnych zachowań i też tego, z jakich wyszli no, studiów tak naprawdę, bo spotykam się z takimi ludźmi, którzy wchodzą i oni są gotowi na to, żeby mówić i pytać, ale są też tacy, którzy wchodzą i jak się ich ktoś zapyta, to oni mówią, dobrze jest, jest okej. Okay. A my wiemy, bo dzieci mówią na przykład, pani sobie nie radzi na lekcji. I wtedy jest trudno. I wtedy jest taką osobę bardzo trudno przekonać do tego, że ta współpraca i to otworzenie się takie, no właśnie na propozycje, czy na chęć pomocy, może nie pomocy, tylko chęć współpracy, no jest potrzebne. Czy jest wpisane w DNA? Myślę, że trochę jest. Myślę, że trochę jest. I dużo muszą szkoły pracować nad tym, i dużo muszą sami nauczyciele, tak sami osobiście nad tym pracować, żeby dostrzec wartość tej współpracy. Żeby dostrzec wartość tego, że jeżeli ja postawię na tą współpracę, to ona jest dla mnie osobiście korzystna. Dla mnie osobiście jest korzystna, bo ja w szkole mogę znaleźć potrzebę przynależności i akceptacji. A te dwie potrzeby są jednymi z podstawowych potrzeb człowieka. Jeśli ja czuję się częścią tego zespołu, taką realną, prawdziwą częścią mojego grona pedagogicznego, jeżeli czuję się tam akceptowana, bo wiem, że jeśli przyjdę i powiem, że piąta A mnie dzisiaj wyprowadziła z równowagi, to ja usłyszę takie głosy, rozumiem cię. Wiem, bo to jest możliwe. Jeżeli wiem, że ja w tym pokoju nauczycielskim mogę się wyżalić, wyzłościć, czasami nawet wypłakać, to te moje złe emocje znajdą ujście tam wśród tych ludzi, którzy mnie trochę rozumieją. Jeśli ja tego tam nie zrobię i wywiozę to i przywiozę to do mojego domu, to one gdzieś sobie znajdą ujście te emocje. Zawsze tam, gdzie my chcemy. Więc dla mnie taka współpraca, bycia właśnie razem, takiego rozmawiania i współdbania o siebie też i współdbania o naszych uczniów, żebyśmy na drugi dzień już do tej piątej A nie weszli z takim nastawieniem złym, bo usłyszymy, że w piątej A można inaczej, że ktoś sobie naprawdę fajnie tam poradził, że może usłyszę, to przyjdź do mnie do piątej A i zobacz, czy zachowują się tak samo jak u ciebie. I myśląc o współpracy, to ja jak najbardziej myślę właśnie o takiej współpracy realnej, prawdziwej, takiej, która nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do jakichś działań formalnych, do pisania papierów, programów, IP-ów i różnych innych rzeczy, chociaż taka też jest potrzebna. Jeśli zbudujemy taką prawdziwą współpracę w gronie nauczycielskim, taką, która też jest oparta trochę o takie prawdziwe bycie ze sobą, co u ciebie słychać, jak minął weekend, jak tam się masz, to naprawdę praca nasza no, będzie nam bardziej służyć, bo jest to naprawdę emocjonalnie wymagający bardzo zawód. Nauczycielki i pielęgniarki są w grupie najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe. I myślę, że taka nauczycielka, co zagryza zęby, jak wychodzi od piątej A, przepraszamy wszystkie piątej A z całej Polski, to nie jest o was, to jest po prostu przykład. Wszystkie nauczycielki, które uczą w klasach piątych A, bardzo prosimy o pozdrowienie następnego dnia po wysłuchaniu podcastu. Najlepsze klasy to są te piąte A. Tak nam dzisiaj wyszło. Ja pozdrawiam moją piątą A. Twoją piątą A również. To wracając do tej nauczycielki, co wychodzi z klasy, zagryza zęby, nic nie mówi w pokoju nauczycielskim, to ona jest na autostradzie do wypalenia. Tak, dokładnie tak. Tak jest. I wydaje mi się, że tutaj też jest duża rola grona pedagogicznego właśnie, że ktoś, kto przychodzi do szkoły i nie zna tam nikogo, jest obrzucony dużą ilością takich formalnych, wiecie, sprawy dziennikowe, poczta i tak dalej, nowa organizacja, gdzie się trudno odnaleźć, to też trudno oczekiwać, że taka osoba przyjdzie i powie, u mnie na lekcji nie mogę sobie poradzić, bo ona tak naprawdę nie wie, jak pracuje jakakolwiek klasa. W związku z tym taka uważność też nasza, wszystkich nas, którzy pracujemy w szkole, jak taka nauczycielka się czuje. I czasami
wyciągnięcie ręki albo wypicie razem herbaty w pokoju nauczycielskim, czy opowiedzenie o swoich jakichś takich rzeczach, które są trudne, czasami jest takie otwierające. Myślę sobie, że myślmy też nawzajem o sobie, bo dużo mówiłam o tym takim myśleniu, o tym, ile mi współpraca daje. Ale też pomyślmy też o innych właśnie ludziach, którzy są wokół nas i widzimy czasami, że ktoś wychodzi bardzo zdenerwowany, albo przychodzi bardzo smutny, albo też dowiadujemy się na przykład od dzieci, że coś na lekcji się dzieje. To myślę, że nie warto czekać, że rodzice pobiegną do dyrektora albo do kuratorium, tylko warto to otworzyć tak w cztery oczy, ale bądźmy uważni, bądźmy czujni i pamiętajmy o tym, że to jesteśmy w jednym organizmie. Chyba tego mi trochę tak brak w szkole, jak sobie teraz myślę, że pamiętam taką historię, jak tylko przyszłam do pracy i siadłam nie na to krzesło w pokoju nauczycielskim, na które mogłam siedzieć, bo to było krzesło należące zawsze do jednej z nauczycielek. I pamiętam, jak mnie obrzuciła takim nieprzyjemnym wzrokiem, że siadłam na jej krzesło. I to jest taka historia, która w wielu szkołach funkcjonuje, że tam każdy ma swoje miejsce gdzieś w tym gronie. I trochę tak to wygląda. Ja myślę, że te sekrety pokojów nauczycielskich, właśnie tych układów stolikowych, chyba trochę uchyliłyśmy rąbka tej tajemnicy, ale słuchają nas nauczycielki i nauczyciele, więc zdają sobie sprawę, jak to jest w tych pokojach. Też mogą sami sobie odpowiedzieć, czy u nich tak jest. Tak słucham cię i myślę, że współpraca nauczycieli, nawet taka oddolna, niewielka, w ograniczonym zakresie, może być taką kroplą, która drąży skałę i być remedium albo po prostu przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Kiedy widzimy się wzajemnie, słyszymy, możemy rozwiązać wspólnie jakiś problem, a nawet jeśli nie uda się go rozwiązać, to wspólne porozmawianie o tym problemie, jakieś trudności, którą napotykamy, to już może być to, to już mi może wystarczyć. Tak, na pewno tak jest. W niektórych szkołach jest to zorganizowane przez dyrekcję. Ja znam takie szkoły, gdzie istnieją takie zespoły, które spotykają się, nie wiem, raz na dwa tygodnie i rozwiązują sprawy wychowawcze, takie trudne sprawy wychowawcze na zasadzie dobrowolności, że ktoś opowiada i jakby podajemy różne kwestie, jak możesz to rozwiązać. Ale bardzo często taka współpraca też może odbywać się po prostu nieformalnie, zwyczajnie w pokoju nauczycielskim. I to jest bardzo, bardzo dobry kierunek. Jeśli miałabym tak powiedzieć, co zrobić, żeby współpracować, to chyba otworzyć się, po prostu otworzyć się na innych, być uważnym i też współpracujemy wtedy, kiedy kogoś lubimy. To też warto sobie pomyśleć, kogo ja lubię w tej mojej szkole i co ja mogę zrobić, żeby bardziej kogoś polubić. Żeby kogoś polubić, to go trochę trzeba poznać. Więc może czasami zapytać, co słychać, jak się masz. No i chyba też ja bym nawet powiedziała, bo tak sobie myślałam o tym, czy warto nie unikać mediów społecznościowych, to znaczy mieć kogoś znajomych, zobaczyć, czym się interesuje. I też wiem, że takie organizmy szkolne, które stawiają na taką też trochę prywatność, nie mówię o tym, żeby wchodzić w czyjeś prywatne życie z butami, ale takie nawiązywanie do zainteresowań czyichś, nie wiem, wspólne oglądanie filmów, czy polecanie sobie książek, chociażby też może być fajnym pomysłem. Przykłady form i konkretnych praktyk współpracy znajdują się w serwisie Pomagaj się uczyć. Ty powiedziałaś o tym przykładzie, że można poobserwować wzajemnie swoją lekcję, również od strony dydaktycznej, ale też również od strony takiej wychowawczej. Zobacz, jak mój zespół klasowy funkcjonuje i może mi coś podpowiesz, albo właśnie udzielisz informacji zwrotnej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia właśnie tego serwisu i zobaczenie przykładów nauczycielskich współpracy. Nasza rozmowa niestety dobiegła końca, Edyto. Bardzo ci dziękuję za opowiedzenie o twoim doświadczeniach współpracy i mam nadzieję, że ten dzisiejszy głos będzie początkiem współpracy w waszych szkołach, a jeśli nie początkiem, to chociaż refleksją na ten temat. Tak, dokładnie. Na koniec chcę powiedzieć, żebyśmy wszyscy dali sobie szansę na współpracę. Bo naprawdę z niej może wyniknąć wiele dobrego. W prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej serwisie Pomagaj się uczyć znajdziesz artykuły poświęcone dobrej współpracy w szkole. Zajrzyj na stronę sus.co.org.pl/współpraca nauczycieli. Link do serwisu oraz linki do innych przydatnych materiałów znajdują się w opisie odcinka. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pijanowska. Produkcja
Ola Żaczek-Świstak. Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Leczkowski. Studio Pod Dębem. Podcast Podzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ten odcinek został zrealizowany dzięki inicjatywie finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.